Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na komentarz partii, którą będę rozgrywał na swoim głównym koncie. Gram na 10 minut, już zmieniam scenę. Zacząłem ruchem D4, przeciwnik zagrał skoczek F6. Spróbujemy zagrać ostro, na przykład atak trąbowskiego, dlaczego by nie? Goniec G5 ma na celu zbicie tego skoczka i to właśnie uczynię bez zastanowienia się w ogóle. Przeciwnik odbije słusznie i posunięcie D5, czyli posunięcie teoretyczne. Tutaj często zagrywa się posunięcie F5, żeby goniec wszedł na G7, no ale widzę, że jest D6. Ok, to też na pewno nie jest złe, absolutnie. I teraz trzeba mądrze rozwinąć figury, bo teraz tak, będzie takie zagranie na pewno. C4 uważam, że najlepsze nie jest, trzeba spróbować grać pewnie szybciej figurkami. Może skoczek D2, skoczek C4 z takim planem, ale też biorąc pod uwagę, że będzie posunięcie F5, pozwolę sobie na ruch E3, nie E4, bo F5 i tak byłoby zagrane. Dlatego, że skoczek może zagrać sobie na F4, stać fajnie, to jest jedno, albo na polu G3, na H5. Fajne strategiczne miejsce już można sobie odszukać. Posunięcie A6. Wydaje mi się, że ten ruch, oczywiście to jest do tego, aby zagrać posunięcie B5, więc A4 mi się bardzo narzuca, aczkolwiek taki ruch, taki, ten skoczek krzywdy raczej nie będzie miał. Wyprowadzę skoczka, B5 przeciwnik na pewno zagra, o, albo E6, co ciekawe, jeżeli wybije, to ja wybijam tu, niczym się nie przejmujemy, chociaż on potem może zagrać tak. Pytanie, czy nie zbić tu, jak on zbije pionkiem, mam szacha, król będzie zderoszowany, to może być plus. Dlatego zbije, on wybije tym, tu będzie luka, wtedy będę musiał tak zagrać. Wszystko to jest bardzo ciekawe, bo on mi przepcha tego pionka. Przepcha mi tego pionka, skoczek będzie miał łatwe wyjście, zbicie. Tak. Dobra, to może mieć sens, bijemy. Bicie i skoczek E2 z planem skoczek F4, od razu będę atakował gońca i pilnował pola D5. Jeżeli gość pomyśli, to prawdopodobnie tak powinien zagrać. Tak mi się wydaje, nie jestem pewny, ale jak poszło skoczek na C6, to skoczek na F4. I ten skoczek zdecydowanie lepiej stoi na F4 niż na polu F3, dlatego że celuje w gońca i pilnuje pola D5. To jest kluczowe pole. On ma zdwojone pionki, które nie mają pomocy z tej strony i z tej strony, więc to jest dobry układ dla białych, jeśli chodzi o strategię. Zobaczcie, że tu się skupiam też na tym, aby jak najszybciej figury wyszły. Zbicie już nie ma sensu, bo po wybiciu hetman się zasłania na F7, po szachu na H5, więc G3. Goniec G2, chyba tak, bo goniec E2, goniec F3 to to samo, aczkolwiek skoczek by mógł mnie atakować, więc G3 może być lepsze, to też blokuje linię G i ustawimy sobie gońca na polu G2, będziemy celować w ten punkt, po prostu rozwijam dalej figurę. Goniec E7, prawdopodobnie długa, krótka roszada się może szykować, ale raczej długa, tak obstawiam, gdyż może być tam król czarny bardziej bezpieczny. My robimy swoje. Dobra, to się zgadza. Taki ruch jest możliwy? Nie jest możliwy. Mam wejście tu, choć jak wejdę tutaj, to mam opcję taką. Tylko ja chyba nie muszę z tego jeszcze korzystać. Zrobię sobie po prostu też roszadę. Tak, żeby mój król był już bezpieczny. Co ciekawe, ten ruch jest ciekawy, bo po wybiciu mogę odbić hetmanem i grozić ruchem goniec H3. Skoczek fajnie będzie bronił tego gońca. Wydaje mi się, że to bardzo dobrze się ułożyło w tym momencie. Wydaje też mi się, że przeciwnik troszeczkę jakby pobłądził w debiucie. Wieża G8. Dobra, gramy swój plan. Skoczek D5. Grożę skoczek B6 ze zdobyciem hetmana. Więc będzie musiał chyba wybić tutaj. Po goniec H3 będzie mógł się zasłonić, ale to F3. Straty materialne będą ogromne, jeżeli on wpadnie tutaj w moje pułapki. Zbił i zbijam tym. On tak może ewentualnie, ale to nic nie działa, bo zawsze mam wybicie tutaj. Bicie tego pionka jest mało atrakcyjne, wieża C1 jeszcze na wolną linię, więc skoczek B4 w ogóle się nie obawiam takiego posunięcia, absolutnie, a grożę goniec H3, taki niewidzialny ruch. Oczywiście on może tutaj odejść królem, to po prostu wezmę pionkę za darmochę i się wszyscy będziemy z tego cieszyć. Zwróćcie proszę uwagę, jak świetnie stoi skoczek. No właśnie, i mamy go. Moi drodzy, mamy go, goniec H6, goniec H3 można się poddać. Goniec H3 można się poddać, no wieża G4 to F3, wieża więcej. Udało się przeciwnika ładnie złapać, posunięcie F3. Złapaliśmy go i mamy wieżę. Bardzo szybko poszło na poziomie 2200+.
Dobra, skoczek B4 to oczywiście już taka rozpacz, więc uciekamy. To jest ruch, który nie wnosi nic, tylko na chwilę atakuje hetmana. Zwyczajnie sobie uciekam, niczego nie muszę tutaj jakoś, znaczy tutaj na F5 to nie, ale na H5 wzmacniać. Nie ma takiej potrzeby. Zdobycie wieży jest wystarczająco duże. I wracam gońcem, nic się złego nie dzieje, dalej jest kontrola D5, zaraz tak, wieża na D1. No wieża więcej, tutaj chyba nie ma co dyskutować. Ok. C3 zagramy, bo to zawsze goniec jest ograniczony i wejście szybkie skoczkiem tu będą groziły widły, więc sobie od razu tak zagramy. Oczywiście mógłbym wprowadzić wieżę, ale też mogę zdwoić wieżę grając na F2, na F1. No sprawa jest prosta, myślę, że tutaj też pozycja nie wymaga jakiegoś ogromnego komentarza. Zauważył. Wymiana, myślę, że każda wymiana tutaj jest bardzo dobra. Wieża AD1, czyli zmieniam trochę koncepcję, ale wymiana tego gońca jest jak najbardziej ok. Tutaj zastanawiam się nad tym ruchem. Tak, wzmocnimy sobie, przeszkodzimy w posunięciu D5, B5 może być, ale to nieważne. Tu się wszystko odkrywa. Hetman atakuje, ale po ruchu B3 wszystko się ładnie broni, więc nie ma tutaj też jakiegoś wielkiego zagrożenia. I tyle. No przeciwnik w sumie... Ten ranking 2200 ponad plus na 10 minut to jest bardzo wysoki ranking. To nie jest tak prosto taki ranking zdobyć. Zagramy sobie posunięcie E4 i czy będzie wybicie na E4? Pewnie tak, a jak nie, to my wybijemy. Po prostu upraszczamy. Ok, hetman tutaj, zagramy tak. Tutaj mi się narzuca, żeby dać mata, ale widełki na końcu, chociaż figura więcej, to i tak jest bardzo, bardzo dużo. Ale nie ma co chyba kusić losu. Zagramy sobie tak. Nie wpuścimy skoczka. Wieże na wolnych liniach działają no, kapitalnie. Goniec na D5 pilnuje zapędy czarnych. No, przy wieży więcej, to jak dobrze wiecie, gra się już zdecydowanie prościej w tej pozycji. Bardzo łatwo się gra. Ok. On wejdzie skoczkiem. No wejdzie. Wejdziemy hetmanem. Jeżeli zagra tak, to bierze F7. I tam już jest koniec. Chyba ten ruch też działa. Zbije mi tu, zbije tu. Aha, bo oddaję wieżę. Nie chciałbym w sumie tego robić. To zagramy tak i wymienimy. No hetmany musi wymienić, bo inaczej traci skoczka. Ok. Zróbmy szybką analizę tej pozycji, tej partii. Bicie tak. D5 jest ok. Też D5 jest ok. Hetman B6 mógł zagrać również. Tak też się gra atakując pionka. Tam pewnie trzeba B3 grać. D6. Ok. Posunięcie E3. Krzysztof dobrze debiutu nie znał, ale logika podpowiedziała dobrze. Tak, skoczek wjechał na C3, normalna rzecz. Posunięcie E6. No właśnie, i już te E6 chyba nie jest najlepsze. Za szybko on chciał tutaj centrum podważać. F5 tu trzeba grać, wstawiać gońca na G7. E6 bicie, pokazuje bicie tym pionkiem. Wjechałbym od razu hetmanem, król D7. I to nie jest w sumie takie złe, jak widać, dla czarnych. Mimo, że król się tu schowa, no tak, powinien w ten sposób grać. Bardzo silne centrum uzyskuje, ale to wiadomo jak jest. Ludzki odruch jest taki, że nie chce zderoszować króla. Tak, skoczek na E2, dobrze, tak poszło, skoczek F4. Hetman ruszył, skoczek powinien wjechać od razu tutaj, jak widać. Bo są dwie groźby, ale zawsze hetman wraca. No tak, ale to jest dosyć ciekawy ruch od razu. Bo tutaj, tutaj, hetman H5 i od razu się robią problemy. Bardzo ciekawe rzeczy pokazuje silnik. No, w takiej niekonwencjonalnej pozycji silnik sobie radzi dobrze. No, ale ja mówię, gram po ludzku, gram tu. To myślę, że są bardzo dobre nawyki. Jechał goniec, roszada. Wieża wjechała i skoczek scena D5. Bicie hetmanem. Oczywiście skoczkiem obiektywnie lepsze, ale biorąc pod uwagę, że ta pułapka była niezauważalna, no to pokusiłem się o bicie hetmanem, ale też działa, jak widać, tutaj, no i tutaj. No i po wieżach G4, F3. Myślę, że dalej tutaj nie ma co analizować, po prostu po wieży więcej partia się łatwo skończyła, jak było zresztą widać. Poszukajmy sobie kolejnego przeciwnika na 10 minut, jak tak nam szybko poszło. No i mamy 2251, mistrz FIDE, Czechy. Jedziemy, posunięcie E4. No dobrze, zagrajmy sobie obronę sycylijską. Dawno nie graliśmy. Może wariant Najdorfa, który jest mi
mało znane tak naprawdę. Jakieś ruchy znam. Wybicie na d4, skoczek na f6 z atakiem na pionka, skoczek na c3, posunięcie a6. Mamy wariant Najdorfa w obronie austriackiej. Skoczek b3. Mało popularne posunięcie, ale ten ruch mi się bardzo podoba. Tutaj albo gramy z planem e6, albo z planem e5. Powiem szczerze, e5 mi się zawsze podobało, ale jakoś te pola tutaj na d5 średnio. Więc zagram sobie e6. Nie wpuszczę żadnej figury. Ok, posunięcie g4. Przyznam się szczerze, tutaj mi brakuje trochę teorii. Ale h6 z tego co wiem trzeba grać koniecznie, żeby nie było g5. Kiedyś się uczyłem tego wariantu, tylko nie dokładnie tego. I tu skoczek na c6 wchodzi i jakieś szybkie d5 trzeba grać. Coś w tym stylu. Bierze g1 dokładnie. I tu trzeba zagrać chyba ruch d5. Ten skoczek chyba powinien stać na f3 w tym wariancie. Dokładnie nie pamiętam. Wiecie co? Trochę idę na noże. Ale teraz tak. Czy to bicie? Nie. Chyba skoczkiem trzeba odbić. Nie pamiętam dokładnie. Pionkiem g5. Ale na logikę wygląda, że pionkiem będzie słabe. Bicie, bicie. I to co ten skoczek biedny zrobi? Więc trzeba chyba skoczkiem odbić. Tak, skoczkiem trzeba odbić, bicie pionkiem. Tak, już mi się kojarzy. Pionek jest izolowany, ale tutaj ładnie atakujemy. Oj, kiedyś ten wariant analizowałem z arcymistrzem. Pozdrawiam serdecznie. Słynnego polskiego arcymistrza. Nie chcę tutaj nazwiska teraz sobie powiadać. Może by sobie tego nie życzył, ale raczej nie byłoby problemu, ale jednak zachowam anonimowość. Analizowaliśmy kiedyś te piękne pozycje. Tutaj czarne mają fajne rzeczy. Podpowiem, że Jan Krzysztof Duda kiedyś też wygrał piękną partię z Janem Niepomniaszczym w tych wariantach. To w partii blicowej. Również na kanale u mnie też analiza jest. Można na pewno sobie odgrzebać, jak ktoś jest bardzo zainteresowany. Przepiękną partię Janek zagrał. To było chyba Mistrzostwa Świata w szachach błyskawicznych w Arabii Saudyjskiej, z tego co pamiętam. No dobrze. W każdym razie, pozycja jest, myślę, że bardzo przyjemna czarnymi. Jest wprawdzie izolowany pionek, ale otwarte są gońce i wyszły bardzo szybko pionki do ataku, gdzie król nie ma jeszcze zrobionej roszady, więc teoretycznie tutaj się z tej pozycji cieszymy. Wzięcie tego pionka może być atrakcyjne. O właśnie, i chyba będzie. Białe decydują się na zrobienie szybkiego rozwoju. Wydaje mi się, że trzeba po prostu zbić tutaj. Nie będę się długo zastanawiał. Zbiję pionka na h4. On, jeżeli zbije mi na d5, to zagram goniec e6 z tempem. Będę miał do wprowadzenia wieżę. Hetman nie pójdzie nigdy na jakieś tam pole, gdzie będzie mnie dalej atakował. A bicie pionka zawsze troszkę przeszkadza w takim zagraniu. A może nie do końca, ale zawsze jest to jakaś tam pomoc. Zbił mi izolowanego pionka. Ja wprawdzie mu zbiję pionka h, ale jest otwarta linia. Dobra. Jest hetman na e4. Teraz tak, hetman ma zagrożenie? Nie ma. On będzie chciał zrobić długą roszadę. Czy długa roszada wchodzi w grę? Nie, bo tutaj będzie ciapnięcie. Jak zagram tak, to on mi może zbić tu i osłabi mi się skoczek. Nie mogę odbić, bo będzie tutaj. Więc wieża broni, jest ok. Szach mnie interesuje, czy ten ruch będzie pomocny? Raczej nie. Może goniec na e7. Nie pamiętam, jak tutaj za bardzo grać. Zagrajmy goniec e7. Chcę zrobić szybko roszadę. Po prostu chcę zrobić szybko roszadę. Aha, wieża tu, to nie może, bo tutaj. Ok. Robimy szybko roszadę. Goniec d3 w sumie jest ciekawe. Oj, nawet niebezpieczne. Ale nie, zaraz. g6. Jeżeli wieża wjedzie tu, to ja zbijam pionka tutaj. No i wprawdzie on może zbić, ale pionek zapiony. Jak się wymienią hetmany, to ok. Dokładnie, g6 trzeba zagrać. Nie jest to już pozycja teoretyczna, która kiedyś była przeze mnie rozgrywana. Wieża G3 chyba jest dobrym ruchem, bo grozi takie posunięcie. Więc coś tu mogłem naknocić. Na pewno te pozycje wymagają bardzo dużych konkretów, o których już niestety nie pamiętam. Zastanawiam się teraz tak. Jeżeli wieża G3, czy taki ruch wchodzi, ale F4? Nie, bo bije wieżę, to działa. Jeżeli tu, jeżeli bicie, no to odbijam sobie chyba hetmanem. Nawet F4, to wtedy odchodzę tu, próbuję coś tam zyskać, wymienić. F4 będzie, F5 będzie nieciekawe. Ale goniec G5 chodzi mi po głowie w tej ostrej grze. Jeszcze przydałoby mi się zagrać coś takiego jak wieża D8, może wieża z F na D8. Skoczek B4 chodzi mi po głowie, żeby tutaj pacnąć.
Zastanawiam się, czy bicie hetmanem tam jest ok, ale raczej tak, z tego co wiem, to się biło często tam tego pionka. No bo tak, fajnie byłoby zagrać wieżą tutaj i gońcem tutaj, przepędzić hetmana. W ogóle ten hetman miałby bardzo mało miejsca, na przykład na polu A4. Więc w tym wypadku, w sumie to nie wiem. No zobaczymy, co przeciwnik kombinuje. Na pewno zastanawia się nad tym, jak wykorzystać to zagranie, ale wtedy tu jest ciap. A jeżeli tak. Jeżeli tak, to może wieża tu. Jeżeli tutaj, to pytanie, czy to działa. Nie, nie działa, bo tu bije. Aha, tu bije i tam wisi. On mi bije tu, ja biję tu, on bije tu. Ja biję tu, on tu. I odbijam. Porówno. Tu bije pionka, ja biję pionka. Może być porówna. No policzymy. Jeżeli. Ale poszło inaczej. Ok. Poszło inaczej. Tutaj trzeba to zbić. On odbije. Nie widzę innej lepszej opcji. Trzeba po prostu zbić skoczkę. Skoczek bardzo przeszkadzał. Ok, odbił goniec. Tu wisi pion. Wszyscy to widzą. A nikt o tym nie mówi. Ok, on tak będzie chciał zagrać w sumie. Ale jak zagra tu, to ja wymienię hetmany bardzo szybko. Więc gramy tak. Gramy tak. Aha, ja chyba przeoczyłem coś, bo jak on bije pionka, to jak ja zagram tu, to on zagra tu. W sumie może być remis wtedy, bo on będzie chciał mi tego gońca atakować, a ja nie będę mógł odbić tego. A kto mi zabroni? Wieża D8. No wieża D8, już tutaj takie powstają pewne pułapeczki związane z poświęceniem tej wieży za gońca, tylko że to raczej nie jest jeszcze takie do końca pewnie ok. Z drugiej strony chcę tak zagrać. No taki ruch będzie niebezpieczny. Wtedy będzie niebezpieczny, dokładnie. Ale mam możliwość zrobienia szacha i zagrania na przykład tutaj, żeby wymienić te hetmany. Wieża D8. No zobaczymy, co dalej. Co ten mój drogi przeciwnik wymodzi w tej pozycji. Długo myśli. To też ma swój plus na pewno. Zauważcie, że ja też próbuję grać w taki sposób, żeby nie bronić się pasywnie, nie tracić na to czasu, tylko próbować właśnie aktywnie. No ten ruch cały czas powoduje, że wymienię hetmany. Dobra, odszedł gońcem. No w pożądalu, ja mam teraz takie posunięcie. To jest dobre posunięcie. On może tak zagrać. A właśnie, właśnie, panie kolego. A pytanie, czy tu nie mogę? On tak, ja tak. On F5, bicie, bicie. Będzie kiepsko. Ale zaraz, a wzięcie pionka? On wtedy tak zagra. I będzie chciał mi dać tutaj matę. I to będzie problem. Chyba nad tym trzeba się głównie skupić. Jeszcze tak myślę nad wieżą AC8. Żeby tam palnąć. Może być groźne dla niego. Zagramy tak. Wprowadzimy ostatnią figurę do gry, zerkając na gońca. On będzie musiał brać pod uwagę to, że ja będę chciał zbić tego gońca, bo potem wjedzie goniec i król może być w pułapce, w pułapce matowej, w siatce matowej. Zbicie na F2 może spowodować potem taki ruch. Dobra. Wiecie co? Już mnie kusi, żeby dziabnąć tu. On zbije. Tak nie mogę, nie. Tutaj zbije. Tak. Tak. Nie. Bicie na C3, tutaj, tutaj. Król tu pójdzie na pewno. Tam to jest bez sensu. I wtedy hetman E7. Nie, hetman F2. I grożę takim zagraniem. Ale on będzie mógł zbić pionka. Aj, wiecie co? Bardzo mnie to kusi, więc to zrobię. Strasznie mnie kusi ten ruch. I damy szacha.
Kusi mnie ten ruch niesamowicie. Król na b1. Po tym ruchu będę chciał dać mata. Jeszcze nie wiem jak. Na d2 poszedł jednak, przestraszył się. No to mam taki ruch, on będzie musiał się zasłonić hetmanem. Mam bicie tu i w ogóle tych pionków zdobywam sporo. I sobie fajnie gramy dalej w szachy. Przestraszył się gościu. No to szach. Nic lepszego nie widziałem w tym momencie. Jak tego pionka wezmę, to będę miał więcej swobody. On nie będzie miał przełomów. Nie może się tutaj zasłonić, więc hetman musi. Pytanie, czy tu nie ma jakichś poświęceń, tak? No nie ma, więc zbijam tutaj. On musi się zasłonić. A, ja mam bicie, bicie i tutaj. I w ogóle przewaga ogromna, słuchajcie. Ale kombinacyjka się dobrze ułożyła. Kombinacja się ułożyła fantastycznie. Przewaga pionków, po prostu. Ale wyszło świetnie, powiem wam. Ułożyło się kapitalnie. Aha, czyli jak ja zbiję tego pionka, on mi zagra tu, to czy ja nie będę miał problemu? Mogę mieć. Dlatego może nie będę się śpieszył z biciem tego piona. Zagram królem. Podprowadzę króla jak najwyżej. Oczywiście G5 może być, to wybijemy. Dwa wolne pionki, to powinno wystarczyć. 5 na 4. Mam pionka więcej, tylko że on ma zdwojone. I to jest tak wizualnie fatalnie wygląda to. Wizerunkowo wygląda to fatalnie, fatalnie. No oczywiście wizualnie również, przede wszystkim. Ale tutaj to chyba tu. On zagra wieżą. Ja zagram tu. Tu najwyżej wieża przejdzie później tam. No dobra, wieża chce wziąć pionka. No on zagra na pewno tutaj wieżą. Dokładnie. To wieża coś tam. Tu też mogę w sumie. Nie no, wiecie co? Może tak jednak. Zagram jednak tak, będę bronił. Taki ruch to tak. Wszelkie wymiany dopuszczone. Jak król. Koniec kulturalnie pójdzie na c6. Wieża będzie miała inną, lepszą okazję do zagrania z drugiej strony. Wszystko się będzie dobrze zgadzać. Ok, gramy tutaj, nie bijemy. Chociaż bicio tu by chciał wziąć, więc ok. Pytanie, czy tak. Zablokuje mi ten pionek wszystkie pionki, więc raczej tak nie chcę. Tak, chyba wystarczy. Chociaż tu bym wieżą się chętnie dostał. Tak zrobimy. Wieża E8. Żeby zagrać królem i zagrać tu wieżą i tego pionka skosić. Właśnie tutaj się nie muszę nigdzie śpieszyć. Wolną linię zająłem. Racja. Wolna linia jest tutaj dosyć istotna. I faktycznie przeciwnik nie będzie miał żadnej kontry. Żadnej. Może ewentualnie coś takiego zrobić. Zagrać C5. I uderzyć tu. Coś takiego ma. Ale mam też szybkie chyba G5. O! Teraz mam chyba G5. Zagranie tu. Tylko tego G5 się trochę obawiam. Może F6 w ogóle. A może F6, bo grozi taki ruch. Konkretny. To dlaczego nie F6? No bo jakby zagrał tu, by odszedł, to bym musiał królem cały czas pilnować pola F7. A tak goniec się jeszcze nie rozgrywa. A będę chciał zagrać tu i tu. Jak tego pionka wezmę, to już wszystko na spokojności. To znaczy tutaj też na spokojnie wszystko działa jak należy. Mogę nawet chyba jednego szacha wtrącić. Zawsze ten król będzie mógł uciec gdzieś dalej. Przy okazji od tego pionka to zawsze na plus. Dokładnie. I gram tu i atakuję tego. No wieża będzie bronić, to jest oczywiste. Chyba tu trzeba iść do przodu. Tak myślę. Może nawet tak. Aha, tak zagramy, bo jak bicie tym, to wieżą bijemy. I będę miał pionki dalej złączone i silne. I z powrotem wieża E5 i tutaj te pionki teraz będą z królem zasuwać. Prosty plan, a wieża musi być przyklejona do tego pionka, więc sprawa tu jest oczywista. Ok, F5. Też każda wymiana wież czy gońców jest dla nas tutaj jest po prostu wskazana jak najbardziej.
No i mistrz Fide na łopatkach. No król do przodu. Powolutku będziemy tymi pionkami sobie iść. O, próba wymiany. Okej. Tak zagrajmy. No on będzie grał tutaj na tego pionka, ale zagramy tu, żeby król miał ucieczkę po szachu. Ja tego pionka wezmę i potem na tego się nastawię. To też będzie wygrana końcówka. No król może iść tutaj, okej. Okay. Zbijamy, on zbije tego. Damy szacha tu, żeby przejść tu. O, jak zagra tu, to zostanie mata. I teraz zagramy tu, żeby z tej strony atakować pionka i z tej. No i król tutaj wystarczy. Z szachem i teraz... Ok, wystarczy. Dobra, zróbmy analizę szybciutko tej partii, bo była, myślę, że ciekawa. Jakieś błędy czy tam były? Zobaczmy. A6, tak. Tutaj E6 można? Można wszystko. Ok, duży wybór. G4, H6, H4, ok. Skoczek wyszedł, wieża. B5 trzeba grać. D5 mi się wydawało, tak mi się kojarzyło, tak. Skoczek zbił, bił, zbił pionek. Goniec E3, dobrze. H5, jaki ciekawy ruch. Zbił hetman, tak też można. Hetman zbił, goniec wjechał, hetman E4. A hetman H2, ja kojarzyłem takie posunięcie, tylko nie znałem za bardzo idei. Aha, bo po tym ruchu tutaj wracamy. I też wszystko działa. Bardzo ładny ruch, bo po takim ruchu wracamy tu. I to jest konkret. Po wybiciu tutaj czarne stoją bardzo dobrze. Mimo że silnik wskazuje 0-0-0, to jest to dobra pozycja po debiucie czarnymi, zdecydowanie. Ok. Goniec C7 niby gorzej. Roszada. Goniec D3, G6, ale nie ma tragedii. Skoczek C5, co? Dobre by było z jego strony, żeby po czarnych polach mógł sobie pograć. Tak. Bicie, bicie. I wieża AD8, wieża z F na D8 też pokazuje, więc jest ok. Goniec zagrał. I wieża AC8. Powiem wam, cieszę się, że w tej partii tak wyczułem intencje przeciwnika. A dlaczego ten ruch jest... a tak nie można? Można, wszystko działa dobrze, ok. Normalna pozycja by była. Zagrał F4 i wieża C3, zobaczcie. Klasyczne poświęcenie, wyczucie pozycji. Hetman F6 pokazuje jeszcze lepsze. Ale jest szach w końcu, najlepszy szach, dobra. No król B1 powinien. I co? I tam próbujemy, nie? Ale fajne, wieża D6, bo jeżeli zbije tu, tak by sobie to wymyślił, to co tutaj mam? Hetman na D8. Ojojoj, robią się niebezpieczne rzeczy. Ale po tym ruchu taki ruch jest. Hetman G4, wow, nie można bić, bo tam wjeżdża mat. Ale jaja, a jak tu? To tutaj też wygrywamy. Ale się porobiło w tym wariancie. No takie ruchy trzeba było widzieć. Fajnie. No tutaj dużo taktyki. Nie wiem, czy taki ruch by gość zauważył. Może, a nie wiem, czy ja bym zauważył tutaj bicia. To by było ciekawe. Trzeba szerzej troszkę patrzeć na pozycję. Tak. Aha, było inaczej. W partii tak, tak, zagrał król. No i tutaj szach, tak, tutaj. No król E1. Goniec C5 i czarne pola trzeszczą. Tutaj pozycja jest wygrana. No, to się czuje, że tutaj pozycja jest po prostu wygrana. Dużo przewagi, grożą bicia. Znaczy nie teraz, ale wieża wisi. No tak, tutaj byłoby już dobrze. No i co, po tym ruchu wybicie coś lepszego było? Równorzędne ruchy, tak. No to silnik widzi, że tam dalej jest ok, ale myślę, że po prostu uprościć pozycję jest najzdrowiej. A4, wieża C8, dobra, goniec D5. No tutaj już powiem wam wzorowo. Wszystko poszło. Nie widać żadnych błędów. Ok. Tu się wszystko trzyma, tak. No dokładnie. Aż zobaczę przegląd, ile miałem tutaj dokładności. 94,6. No to dużo chyba, się wydaje. Moi drodzy, dziękuję wam za uwagę. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Dzisiaj dwa zwycięstwa. Z tego się cieszymy. Dzięki. Cześć. Pozdrawiam.